Siemano, witajcie. W dzisiejszym odcinku jesteśmy nad łowiskiem pod dębami. Słuchajcie, już na starcie wam powiem, że przyjechaliśmy, rozłożyliśmy się i już są jaja, bo ja zapomniałem podpórek i pożyczyłem tutaj właśnie od właścicieli dwie podpórki. No i słuchajcie, zobaczymy, no. Mamy całkiem ciekawe miejsce, no bo siedzimy właśnie pod dębem. No i co, no słuchajcie, mam nadzieję, że coś wpadnie, no i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, sposób łowienia, no może nie tyle co sposób, co po prostu miejsce, gdzie łowimy, jest słuchajcie, o tutaj i o tutaj. U Dawida to jest tutaj i tutaj. Ja słuchajcie, nęciłem sobie troszkę z pombą, a w zestawie, znaczy w zestawie, w miksie zanętowym, to mam tu słuchajcie kulki Sweet Mix, kukurydzę, truskawkę z konopią i tutaj jest jeszcze pelet 2 mm morwa. I wszystko jest zalane również morwą i do tego wszystkiego oblepiłem sobie ciężarek swoją własną pastą. Ciężarków. I mam nadzieję, że się sprawdzi, bo w domu jak ją testowałem była naprawdę niezła. Słuchajcie, lewa wędka jest zarzucona na halibut i skopex. Niby taka mieszanka smaków, aczkolwiek chodzi mi tu tylko o to, że oby dwie przynęty są fluo i bardzo ładnie to wygląda. A ryby, jak słuchajcie, to zauważyłem, często biorą właśnie na wygląd przynęty. Patrzą po prostu wzrokowo, aniżeli smakowo. Poza tym już złowiłem tutaj nieraz rybę właśnie na takie mieszanki różne, kulkowe. No nie chodzi mi tutaj o mieszankę miksów. Głównie mi tu chodzi o mieszankę po prostu jakieś kulki. A słuchajcie, prawa wędka poleciała na pelet banan z popkiem truskawką. No tak słuchajcie, tutaj banan, lecik jest tonący, ale za to mamy tam popka morwę. No i mam nadzieję, że mi się to sprawdzi. Jeszcze na truskawkę już tutaj łowiłem i na truskawkę były tutaj efekty. I nieraz tu po prostu złowiłem fajnego karpika właśnie na tą kulkę. Co mogliście zauważyć po ostatnim odcinku, bo to są te same, ta sama truskawka. Za to banan, no nie wiem, zobaczymy, ale słuchajcie, przynęty są nieduże, bo tutaj się nie opłaca na te wielkie, bo po prostu ryba jest przyzwyczajona tylko do małych przynęt. Prezentuję ogólnie mój zestaw. W ten sposób to wygląda. Ciężko zostrzyć. Polata to. Ale tutaj pasta zanętowa o smaku morwy. PV-ka i kulka Sweet Mix. Nie Sweet Mix, tylko Skopex. No tak to wygląda. I na coś takiego to leci do wody. A tak się prezentuje drugi zestaw. PV-eczka na belsik i kuleczka 10 truskawka. I znowu pasta. I również leci to do wody. Thank you.
Gdzie jest? Już blisko gdzieś. O, już widzę. Już po żywce. Idzie, idzie. Pik. Może sobie to bardziej dokręcić, bo tak widzę, że muszę to odkręcić. O, sorry. Mały. Nie będzie on jakoś super duży, pewnie. A już widzi podpierak. Czekaj. Ja, ale patrz, waleczne są, nie? Czekaj. Nie, jeszcze nie. Spróbuj, niech się zmęczy. Jest. No i elegancko. Proszę bardzo. Taki karpik przyzwoity. Wiemy, jakakolwiek ryba dzisiaj jest. Taki, słuchajcie, karpik. Fajny, przyzwoity maluszek. Lecie do wody. No, wypuszczaj. Piękny, słuchajcie, karp. Niebywale piękny. Naprawdę bardzo cieszy rybka, szczególnie, że przez cały dzień nic, spierdzieliłem dwa brania i nagle bierze mi coś takiego, no, no piękny jesteś, piękny byczku. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek był dosyć ciekawy. Słuchajcie, to było z dwóch wypraw, bo na jednej, słuchajcie, byłem z Dawidem i udało mi się złapać innego karpia, a raz byłem z drugim Dawidem i nic mi się nie udało złapać. Więc słuchajcie, to macie z dwóch odcinków. Jeden odcinek. Tak można powiedzieć. No, więc to w dzisiejszym